Dzień dobry, nazywam się Daniel Zawadzki, jestem prezesem zarządu grupy kapitałowej Global Hydrogen SA. Paliwa zdekarbonizowane w najprostszym ujęciu to połączenie gazu ziemnego z odnawialnym gazem, który był wyprodukowany z odnawialnych źródeł, czyli na przykład z biogazu czy biometanu, czyli doczyszczonego biogazu, który był wyprodukowany z OZE, z odnawialnego źródła energii. Paliwa zdekarbonizowane mają swój powolny udział w ogrzewnictwie. Z polityk horyzontalnych mamy określone wskaźniki przejścia na zdekarbonizowane paliwa, aczkolwiek jest to pewien proces rozłożony bardziej na dekady niż na lata i opiera się m.in. o biogaz czy doczyszczony biogaz do biometanu, czyli gazy wyprodukowane z odnawialnych źródeł, a jak wiemy gaz ziemny nie jest traktowane jako odnawialne źródło energii. System grzewczy w Europie różni się nieco od tego systemu, który mamy w Polsce. Jest bardziej scentralizowany i łatwiej jest wdrażać pewne polityki, pewne rozwiązania. Polska ma swoją specyfikę. Mamy ponad 300 elektrociepłowni w Polsce, jest to rozdrobnione, więc musimy bardziej zadbać o ciepło indywidualnych gospodarstw i rozproszenie tych gospodarstw. Więc te rozwiązania u nas są nieco innie przyjmowane niż w całej Europie. Wodór oczywiście jest tym składnikiem, który ma zdekarbonizować i pomóc w przejściu na czyste paliwa, ale tak jak wspomniałem, to też jest pewien proces. Jesteśmy na samym początku, to jest cały łańcuch dostaw od wyprodukowania, zmagazynowania, po wdrożenia, więc oczywiście to jest bardzo dobre paliwo i pochodne, które z wodoru dalej są udostępniane, ale niestety to jest jeszcze początek tej drogi, więc musimy sobie dać jeszcze trochę czasu. Tak jak wspomniałem, te paliwa zdekarbonizowane dotyczą domieszki gazu wyprodukowanego z OZE. Jesteśmy na etapie teraz dużej kampanii i przygotowywania się do projektowania i budowy biogazowni, w dalszej konsekwencji biometanowni, bo tutaj uważamy jako rynek najbardziej perspektywiczne paliwo do zastosowania m.in. w ogrzewalnictwie. No i tutaj oczywiście musimy dostosować tą sieć do odbioru i dostarczania do finalnych konsumentów. Obecna sieć w dużej części nie nadaje się do tego, żeby była wykorzystana, więc trwają plany modernizacyjne pod kątem sieci, więc tak naprawdę jeśli chodzi o dokumenty, to Polska jest jednym wielkim siecią w budowie sieci gazowej. Już nie wspomnę o tym, że projektujemy sieć wodorową. Patrząc na doświadczenia przynajmniej skandynawskie, to ogrzewalnictwo właśnie polega na tym, żeby budować rozproszone źródła i dostarczać do lokalnych odbiorców, czyli indywidualnych gospodarstw. W Polsce jest to bardzo trudny temat do przejścia. Proszę sobie wyobrazić, że budujemy w gminie, w której nie ma sieci ciepłowniczej, budujemy jedno źródło i próbujemy dostarczyć to ciepło do indywidualnych gospodarstw. Oprócz tej całych problemów związanych z administracyjną częścią, to jest kwestia jeszcze kosztów, ogromnych kosztów, które musimy ponieść, więc uważam, że jest to bardzo długi proces i na razie w perspektywie co najmniej w kilku dekad będziemy dalej stosowali takie rozwiązania grzewcze jak dotychczas, czyli lokalne w gospodarstwach domowych źródła ciepła.